Programy rozrywkowe to coś, co interesuje ludzi od dawna. Pozwalają one oderwać się od szarej rzeczywistości. A jeśli jeszcze dołożymy do tego rywalizację między zawodnikami i kontrowersje, otrzymamy najpewniej ogromne wyniki oglądalności. Czasem jednak te programy są jeszcze bardziej niezwykłe i wręcz szokujące. Przykładem takich programów w Polsce jest na przykład Big Brother, gdzie grupa śmiałków przez 3 miesiące siedzi zamknięta w jednym domu pod okiem kamer i wykonują rozmaite konkurencje, a także powoli eliminują się poprzez głosowanie. Był też program Wyprawa Robinson, który prowadził Hubert Urbański. Tam też była grupa osób, ale tym razem przez pewien czas nie byli zamknięci w domu, ale na wyspie, gdzie musieli zbudować sobie schronienie, zdobywać pożywienie i przetrwać w trudnych warunkach. By zapewnić sobie pozostanie w programie, wykonywali naprawdę wymagające konkurencje. W programie uczestnicy m.in. zjedli węża i spali wśród szczurów. Nie można też nie wspomnieć o programie Moment Prawdy, który prowadził Zygmunt Heizer. To tam uczestnicy odpowiadali na naprawdę trudne pytania, które to ciekawe dotyczyły ich własnego życia. Przechodzili test na wykrywaczu kłamstw, który sprawdzał, czy mówią prawdę i nie kłamią, jeśli chodzi o najbardziej niepokojące, a nawet kompromitujące wydarzenia z ich życia. Poza Polską także jest mnóstwo nawet jeszcze bardziej mocnych programów rozrywkowych. Są programy, w których ludzie wykonują naprawdę przerażające konkurencje, by zdobyć ogromne pieniądze. Są programy, w których ludzie mogą utracić godność, miłość, a nawet odsłonić się przed całym światem. Są też programy parapsychiczne. Jednym z nich bez wątpienia jest rosyjski program rozrywkowy Bitwa o Wróżkę, w którym spotykają się różni ludzie z paranormalnymi zdolnościami. W programie muszą wykonywać rozmaite zadania, szukać skarbów za pomocą jasnowidzenia, czytać w myślach, badać skomplikowane sprawy, których nie wyjaśnili funkcjonariusze, a nawet wykonywać magiczne rytuały. Jeden z sezonów wygrał Maksym Gordiejew, który ma posiadać potężne zdolności jasnowidzenia. Ten człowiek, jak twierdzi, miał wizję dotyczącą przyszłości tematu, który teraz wywołuje tak wiele emocji i lęku. Chodzi oczywiście o wydarzenia w Ukrainie. Ten jasnowidz widział, co tam się niedługo stanie, jak zakończy się konflikt w Ukrainie. To, co czeka ten kraj, jest naprawdę niezwykłe. Ale to nie wszystko, bo wizjoner wypowiedział się też na temat aktualnego prezydenta Rosji. Zdaniem jasnowidza, to, co czeka tego prezydenta, naprawdę jest bardzo mroczne. Jak donosi portal Wgorod, znany medium powiedział, że jego zdaniem na Ukrainie będą 3 fale zniszczenia. W pierwszej fali Rosja użyje zwykłych obywateli, w rzeczywistości będą to tak zwane ludzkie tarcze, rzucone tylko po to, by zaraz straciły życie i by dać trochę czasu, zanim nadejdą kolejni. Według słów jasnowidza w drugiej fali Rosja użyje oddziału Białorusi, z którymi szybko zderzą się Ukraińcy, a potem nadejdzie 3. fala, która będzie finałem. Wtedy prezydent Rosji wyśle zawodowych najemników. Jasnowidz wyznał, że konflikt w Ukrainie ukazał mu się pod postacią liczby 8. Jest pewny, że nie były to lata, a więc uważa, że konflikt i mroczne wydarzenia w Ukrainie potrwają od 8 dni do 8 miesięcy. Dodał jednak, że nie oznacza to, że cały konflikt potrwa 8 miesięcy, bo będzie to krótsze, ale że te 8 miesięcy to czas, gdy konflikt całkowicie się skończy, ale Ukraina odzyska swe siły i zyska niezwykłą moc. Jego zdaniem to właśnie liczba 8 symbolizuje zwycięstwo narodu ukraińskiego, bo pokazuje, że są silni do nieskończoności. Jasnowidz widział, że w tej wojnie Ukraina zwycięży, a ludzie zjednoczą się jak nigdy dotąd. To jednak nie wszystko, bo gdy Jasnowidz sięgnął po talię Tarota, karty pokazały mu przyszłość, jednak tym razem nie Ukrainy, ale prezydenta Rosji. Karta, którą wyciągnął, niesie za sobą mrok i zniszczenie, które spadną na prezydenta Rosji. Jasnowidz ujawnił, że ten człowiek już ma spore problemy ze zdrowiem, ale to jeszcze nic. Niedługo czeka go mrok. O tym świadczy karta Tarota znana jako śmierć, którą wyciągnął z talii. Choć karta śmierć rzadko symbolizuje fizyczny koniec życia, bardziej mówi o zmianach i to często niełatwych, ale według wizjonera w tym przypadku wszystko jest jasne. Prezydent Rosji po prostu niedługo odejdzie z tego świata. Będzie to jednak koniec w naprawdę mrocznych i niepokojących warunkach. Polak nagrywa Jezusa na niebie. Link do nagrania w opisie.